Na koniec zapytam o młodych artystów. To najmłodsze pokolenie. Dlaczego? Bo ostatnio mieliśmy przemiłe spotkanie z panią Ireną Santor i ona powiedziała, uwielbiam ich obserwować. Uwielbiam też brać od nich tę energię, chociaż nie zawsze wszystko rozumiem, co oni teraz tworzą. Czy pani też jest taką osobą, która śledzi tych, którzy teraz są tacy najpopularniejsi, jeżeli chodzi o tą scenę muzyczną? Śledzić to nie. To już bym musiała naprawdę tutaj bardzo nadużyć tego słowa. Od czasu do czasu wpada mi coś z różnych powodów. Albo na YouTubie coś znajdę, albo mi ktoś coś podeśle, albo coś mnie zainteresuje samo w sobie. I też można powiedzieć, że trochę obserwuję, ale to nie jest śledzenie i w ogóle nie wydusiłby pan ze mnie jakichś specjalnie nazwisk tutaj, czy pseudonimów, czy... No ogólnie rzecz biorąc mogę powiedzieć, że jeśli ktoś mnie zakręci, to bardzo, ale przeważnie to niestety uważam, że poziom jest za marny.